Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Robin Skateboard i jak widzieliście za pomocą przemiany wilka przeszliśmy na drugą stronę. Jest to najłatwiejsza metoda i dlatego ją wykorzystałem. No i zaczynamy oczywiście odcinek podróżując. Chyba wiatr się zerwał, coś tam stuka. Okej, no i jak widzicie przeskoczyliśmy, na chwilkę musiałem tutaj przerwać, bo coś stukało, ale okazało się, że to tylko wiatraczki u mnie na balkonie, więc jesteśmy po drugiej stronie i idziemy tutaj do tego miejsca, do domów budowniczych, chyba budowniczych, to jest ten twardziel wielki, który, nie, te są na szczęście słabe, znaczy może nie są jakieś super słabe, bo jeśli biją we dwójkę, to biją naprawdę silnie, mocno, ale skubańcy nie mają, o kurde, nie mają opcji, żeby mnie zabić, oczywiście mają i prawie to zrobiły, ale na szczęście jakoś się udało przetrwać. Niestety zbugowało mi się i mi tutaj jakieś efekty specjalne w postaci bryły lodu się pojawiły przy rączce, jakiś specjalny ten, możemy oczywiście zrobić save'a i się wczytać, co się naprawi. No ale witam was w, nie wiem nawet w którym odcinku, coś koło plus minus, nie wiem, który to może być, 15, 17? Cholera wie, ale witajcie, oczywiście, dzisiaj balujemy pod kopułą, o już lepiej, niestety pada deszcz. No ale z tym nic nie zrobię. Są oczywiście kamienni strażnicy. Z nimi niestety walka no, jest dosyć upierdliwa ze względu na to, że niestety... Kurde, ten jaki wielki w ogóle. Nie mogę go trafić przez to, że jest różnica wysokości. Jaki on jest ogromny! Co to się dzieje, stary? W ogóle jaki... Co? Chyba coś wyrosło im się ostatnio. Albo się coś zbugowało, albo się strasznie duże zrobiły ostatnio te strażniki, łobuzy. Oczywiście... spróbujemy jakoś je pokonać. Niestety nawet mimo, że jesteśmy dobrze przygotowani. Nie, one są takie wielkie. Cholera jasna. Kurde, ale leją też równo. Te większe są naprawdę ciężkie do pokonania. Musimy znaleźć jakiś lepszy sposób, żeby je pokonać. Jeśli mam falę lodu, będzie naprawdę o wiele, wiele prościej. Mam tylko bryłę niestety, nie mam fali. Szkoda. Fala na pewno dużo by nam dała, ze względu na to, żebyśmy mogli po prostu sobie walnąć falę, wszystkie wyklepać i nie byłoby problemu. Zastanawiam się, czy działa na nie kusza, chociaż troszeczkę. Wydaje mi się, że nie, bo jest to przeciwnik właśnie z kamienia, więc trochę kiepsko. Muszę spróbować gdzieś tutaj wejść i spróbować strzelić chociaż raz czy dwa i zobaczyć, czy dostałem. No dostałem, ale niewielki damage. Niestety mało to będzie. Czy na przykład szkielet goblin by nam pomógł w tym wypadku? Znaczy, szkielet goblin by mu na chwilę zwrócił uwagę na stan. Czy odwróciłby uwagę? O kurde, niemiecki szkielet goblin, najgorzej. No dobra, dobra. Czy mój szkielet goblin zacznie w końcu bić, czy... Nie, walnąłem swojego własnego szkieleta, najgorzej. To był głupi pomysł, o mój Boże. Dobra, jeszcze raz damy radę. O kurde, no wredoty straszne. A nie mam tyle brył lodu, żeby jej wystukać. Najgorzej, ty, są strasznie twarde skubańce. Mięso owadzie sobie zjemy, czemu nie? W sumie ostrygę też można wciąć, zawsze full HP to full HP. Czy na przykład mój kostek byłby w stanie coś tam podziałać? Chociaż żeby odwrócił uwagę na chwilę, no byłoby spoko. Tylko właśnie, kurde, problem z tymi wrednymi golemami jest taki, że naprawdę są bardzo, bardzo wredne. I jeszcze ta różnica poziomów jest naprawdę okrutna. Kurde, wredny dziadu, jaki on jest ogromny, no. Ty, szkielet! No właśnie, wziąłbyś się do roboty. Jego szkielet walnie tak ze dwa razy najlepiej. Nie wiem, co ten szkielet robi, jakiś taniec. Najgorzej, nie? Dobra, szkielet, weź go tam, spróbuj. Ty, szkielet, w sumie coś tam, no dostał strzała szkielet niestety. Trochę kiepsko, mój szkieletku. Kurde, najgorzej, że ja też dostaję bardzo mocno. Szkielet, weź no go tam, walnij w łeb, no. Przecież zginę, jak tak dalej pójdzie. Cholera. Jakikolwiek atak teraz to będzie krucho, okej. Jezus, co tu się dzieje, trzęsienie ziemi, stary! Nie! Prawie zginąłem, dawaj szkielet! Co ten szkielet? O nie, gwałć ci mu nogę, najgorzej! Nie, szkielecie! Dobra, o nie! Nie zdążyłem zaatakować, o mój Boże, ale czuję, że to będzie imba straszna z tymi strażnikami, a to jest pierwszy ze strażników, a tam jest ich od cholery! Ja nie mam ich wszystkich pokonać, chyba spogięło, przecież oni są jesteś przejęci! Przed nimi się nie da bronić, oni tak szybko atakują, to jest najgorsze! Można by było spróbować zbugować jednego z drugim, ale cholera jasna, co tu się dzieje? Cwaniaczki, no po prostu jest krucho, krucho max, nie? Nie czuję potencjału tutaj, w tej przygodzie naszej. Kurde, jakie napaleńce to są. No zobaczcie, nie? W sumie na zasięg byśmy mogli spróbować go wyklepać. Na szczęście zasięgu my trochę mamy, ale niezłe trzęsienie ziemi nas robi. W ten sposób, no w ten sposób jest szansa, jest potencjał bojowy, jest nadzieja, powiem wam. Jakbyśmy tutaj kolejnego jakiegoś przygonili łobuza. Nie! Będzie! Chycaj! Rób coś! Boże, gościu, zginiesz zaraz! Chycaj na półeczkę! O Jezusku, kochany, no! Bezi, musisz takie akcje robić. A gdzie jest ten drugi gangster? Było z trzech. W każdym inna krew, ale teraz nie widzę.
tego jednego tam. No ja i teraz mam bonus tutaj wysokościowy na szczęście. O, dawaj mielone, zrób te... Nie z Beziego, tylko z niego zrób mielone. Cholera, zawsze musimy kończyć jako mięsko na kolację. Najgorzej, ale dobrze. Jest potencjał, jest impreza. Wiecie co, łykniemy się, póki oni tam balują na dole. Dzięki temu będzie większa szansa na przeżycie czegokolwiek. Gdzie jest ten gościu tutaj? Siema, siema. Jeden z drugim. Okej, można spróbować właśnie ich tak na zasięg, po prostu na... O, świetnie, udało się. Dobra, kolejnego tu trzepniemy za chwilę. Jak widzicie, dzięki temu, że mamy naprawdę... No, dzięki wojownikowi tak naprawdę i broni jednoręcznej, która ma jakikolwiek zasięg, udało się na szczęście wyklepać tych łobuzów. No i dzięki temu, że oni dostali jakiegoś retardstwa solidnego. O, i słyszałem otwieraną się bramę, czyli musiałem pokonać wszystkich trzech strażników, aby przejść dalej. Dobra, no problemo. Lubię to, oczywiście lubię to. Wszystko wyklepane? Mam nadzieję, że tak. Tam w środku siedzi mag, który będzie pewnie coś ode mnie chciał, dlatego zrobię jeszcze jednego save'a, w razie gdyby miało się nie udać. Mam nadzieję, że wszystko widać, wszystko słychać. Udało się, co prawda zajęło mi to dobrych 5 minut, ale jesteśmy. Koristo, siemano, co u ciebie, przyjacielu? A Koristo? Koristo? To ty? A to ty? To! Co ty tu robisz? Przecież ty... Aż zniknął! Z wrażenia. Nie, Koristo! Pokarał mnie za moje grzechy popełnione w zamku w Dolinie Górniczej. A no przez tak, przecież. Głupotę zginęli wszyscy magowie ognia, w tym ja sam. Kurde. Przez zesłanie do otchłani Beliara miałem odpokutować moje winy, ale Beliar poniżył mnie w najgorszy możliwy dla mnie sposób. O nie! Mając nade mną władzę, kazał mi walczyć przeciwko dobru, a dokładnie przeciwko orkom, którzy odrzucili Beliara. Okrutna zemsta tego podłego boga. Jak zdołałeś się tu dostać? Zabiłem wszystkich kamiennych strażników. Dokładnie. Czyli udało ci się zniszczyć źródło ich nieśmiertelności? Doskonale, ale ja nadal jestem uwięziony w sidłach demona. Aż zniknął z wrażenia, Koristo. Biedny Koristo. Jak tego dokonać? Ale cichutko będzie mógł. A czuję, że już za moment Beliar zabierze mnie z powrotem do piekła. Jeśli chcesz mi pomóc, spiesz się. Nie zostało wiele czasu. Okej, świetnie. Nie wyglądasz na zombie, to ty wysyłałeś tych strażników? To ty wysyłałeś tych kamieni. Ło, 1000 XP, kolejny poziom, ale solidnie. Musiałem tak robić. Mega. Ten dziwny posłaniec też był z twojego rozkazu? Nie do końca z mojego. Ja widziałem tylko tyle, że ktoś będzie próbował się przebić przez barierę. No, jakoś ale udało. Ale nigdy bym nie pomyślał, że to będziesz ty. Całe szczęście, udało ci się dotrzeć aż tu. No, chociaż zginąłem parę razy po drodze, ale nie liczmy tego. Oczywiście jesteśmy niepokonanymi bohaterami, którzy żyją wiecznie. I się udało jakoś. Nie masz wyglądu zombie. Ale trzymasz się dobrze, Koristo. Ale moje ciało nie zniszczało. Dziełki znajomości magii. Udało mi się je zachować w nienaruszonym stanie. No nieźle. No co prawda twojego ciała to tu nie widać zbyt wiele, Koristo. Pamiętaj, że zrobię sobie save'a, żebyś znowu... O, znowu wyglądał jak należy. Przy okazji chciałbym tutaj w dźwięk efektów wejść troszeczkę wyżej, bo niestety oni strasznie cichutko mówią. A niestety nie ma podziału między efektami a dźwiękiem mowy i to jest na tym samym suwaku, więc oni mogą mówić głośno, ale wtedy też wszelkie brzdęki, stęki i odgłosy wojenne równie głośno będą słyszane, więc muszę zawsze to jakoś wypośrodkować. No i miksturka prędkości, żebyśmy szybciej sobie mogli wrócić. Znaleźliśmy Koristo na samym końcu i w sumie nic więcej. Szkoda troszeczkę. Ta ściana wygląda, jakby miała się tutaj otworzyć za nim i... Nie, ta ściana poprawi bardziej, wygląda, jakby miała się otworzyć za nim i nas gdzieś dalej przeprowadzić. Nie mogę zgadać z Koristo dalej. Jak wygląda nasz dziennik, bo nawet nie pamiętam co dalej. Ratunek dla Koristo. Koristo został ukarany niewolą u Beliara, który rozkazał mu walczyć z orkami, którzy odrzucili Beliara. Mag znajduje się pod władzą demona i lada moment może być z powrotem wezwany do otchłani. Nie mam zbyt wiele czasu, ale muszę mu jakoś pomóc wydostać się z niewoli. Najlepiej byłoby go zabić po prostu, ale my jesteśmy dobrymi ziomeczkami, cwaniaczkami, więc nie będziemy tutaj ten... A właśnie, do Gustawa trzeba było pójść, bo zlecił nam zadanko, żeby dostarczyć Grainsowi drewno, więc to też byśmy mogli zakończyć. Za magiczną barierą znalazłem dawnego znajomego z Gręczej Doliny, nieumarłego maga ognia Koristo. Dokładnie tak. Choroba Torbena oczywiście nie pomożemy. Potrawka Jala, musimy się nauczyć. Właśnie, nauczymy się tego, złodziejskich tutaj sztuk w obozie bandytów. I tam chyba też drewno, mieliśmy zlecenie na drewno, więc wykonamy to zlecenie. Co chwilę mi telefon gdzieś podskakuje. Dobra, Koristo, chwilowo nie jestem w stanie ci pomóc, nawet jeśli bym chciał, więc wybacz, ziomek. Tu nic więcej nie ma. Możemy chyba wracać. Wydaje mi się, że teleportem, jak myślicie? No przejdźmy się jeszcze kawałek, bo możliwe, że tutaj coś jeszcze gdzieś może być. Chociaż wydaje mi się, że nie, chyba możemy spokojnie sobie wrócić, się teleportować stąd, a w razie czego tutaj przyjdziemy, jak będziemy musieli. No to co? W takim razie do obozu orków lecimy? A
chyba tak. Chyba to jest dobry moment, żeby się stąd wyteleportować. Chyba dalej nic nie będzie, więc spróbujmy się teleportować stąd. Na szczęście w ten sposób możemy spokojnie wyjść spod bariery, aż zniknąłem znowu z wrażenia. Niech to szlak. Strasznie ostatnio mi te tekstury znikają. To jest bardzo pierdliwe. No ale nic. Idziemy w takim razie do naszego bossa. Powiemy mu, co się wydarzyło, jaki jest aktualny status, a później pójdziemy się nauczyć złodziejstwa właśnie. Cześć, Warek. Siema. Odkryłem sekret domu strażników umarłych. 2000 doświadczenia, ale pięknie. Mów szybko, co tam było? Nieumarły mak ognia. Co takiego? Którego na wygnanie do królestwa Beliara zesłał Innos, a Beliar kazał mu walczyć z wami. Świetnie, Innosie. 10 na 10. To było powodem. Ale dlaczego nasyłał na nas kamienne potwory? Tego nie wiem. Mniejsza z tym. Najważniejsze jest usunięcie niebezpieczeństwa. Teraz z jednej strony jestem dużo spokojniejszy. Z drugiej strony przeraża mnie nienawiść Beliara. Ale z duchem przodków na pewno zwyciężymy. Oczywiście. A w nagrodę przyjmij ten magiczny zwój. Ciekawe na co? Zwój otrzymaj. Reputacja orków plus 5. A co się stanie z magiczną barierą? W sumie co się stanie, z magiczną barierą? Będzie dalej stała pewnie. Na swoim no właśnie. Miejscu. Kto wie, jakie paskudztwo może jeszcze stamtąd wypełznąć. Okej, a co teraz? Czym mam się teraz zająć? Walka z piratami, tak jest, najwyższa pora. Tym razem z ludzkim złem. Nie wiemy jeszcze, co jest źródłem plagi Beliara, ale przyszedł chyba czas na ostateczne rozliczenie. Jakie rozliczenie? Z piratami. Teraz, gdy zostało usunięte zagrożenie z Doliny Strażników Umarłych, możemy zająć się kolejnym wrogiem. Są nim piraci. Co dokładnie zamierzasz? Ostatecznie się z nimi rozprawić. Dość już krwi nam napsuli. Moi bracia są żądni odwetu. I teraz nadszedł na to czas. Szykuje się kolejna rozpierducha. Zanim ich zaatakujemy, musimy mieć większą wiedzę o wrogu. Taki atak musi być dobrze zaplanowany. Trzeba zakraść się w ich szeregi i zdobyć informacje na temat ich siły oraz zamiarów. Czyli to jest moje kolejne zadanie. Jesteś bardzo domyślny, Mora. Będziemy wtyczką u piratów. Musisz dostać się do ich obozu. To mi się podoba. I stać się jednym z nich. Twoim celem będzie zebranie jak najwięcej przydatnych wiadomości. Jeśli mamy zgnieść to robactwo, musimy być bardzo dobrze przygotowani do walki. Najlepiej, gdyby udało ci się porozmawiać z ich przywódcą. Chociaż wątpię, czy jest to możliwe. Zapewne dopuszcza do siebie tylko najbardziej zaufanych ludzi. Na pewno nie zaszkodzi spróbować. Zgadza się. Staraj się na bieżąco mnie informować o postępach, Mora. Zanim tam wyruszysz, porozmawiaj z Keretem. O nie, znowu będę się z nim ganiał. Pytania? Po obozie. W takim razie powodzenia. No dzięki, dzięki. I pamiętaj, we wszystkim będzie cię wspierał duch przodków. Aby robił to mocno i silnie, a co do piratów? Chyba jeszcze nic nie wiemy. Rozdział drugi, moi drodzy, szpiegowanie piratów właśnie w tym momencie. Przechodzimy do drugiego rozdziału, ja muszę szybką synchronizację sobie zrobić, bo czasami przy przechodzeniu z jednego do drugiego rozdziału się potrafi zdesynchronizować audio i wideo. No i tak, jesteśmy w drugim rozdziale, moi drodzy, idziemy szukać Kereta, który znowu, cholera, nie wiadomo gdzie siedzi, a pewnie tam znowu gdzieś na początku albo na wieży. Ostatnio się z nim ganiałem po obozie, więc mam nadzieję, że tym razem trafię na niego szybko. Jest drugi rozdział, więc otwierają się nam nowe różne misje pewnie też i właśnie nowy wątek. Będziemy teraz bawić się z piratami. Oczywiście zanim pójdziemy do piratów, to warto będzie się nauczyć tutaj tego złodziejstwa, o którym mówiłem. Zakończyć też zadanie z drewnem. Dobra, i gdzie siedzi Keret? Czy on będzie znowu tam gdzieś na tej wieży albo gdzieś tutaj w okolicy się kręcił? Jest Keret, siemano. Siema, siema. A przysłonię Warek. Udajesz się do obozu piratów. Zgadza się. To ważna i odpowiedzialna misja. Że ja mam lepiej. Dzięki niej będziemy mogli skutecznie zaatakować piratów. Oczywiście nie muszę ci przypominać, żeby pójść do nich w stroju pirata. Na szczęście to już pamiętam. To samo działa w drugą stronę. Nie pokazuj się w nim w naszym obozie. To jest akurat trochę głupie, ale spoko. Piraci mogą coś zacząć podejrzewać
jeżeli się w czymś wygadasz. Będę uważał. Dobrze. Przyjmij też kilka mikstur leczniczych i zaklęć. Mogą się przydać. Świetnie. Niech duch przodków zwoje cię i mikstury prowadzi. Zawsze to coś, jakieś wsparcie mile widziane. Nowe zwoje, pięć wichru, wodna pięć chyba już była. O, jakieś leczenie na pewno też dostałem. Lodowa lanca, chyba nie było jej wcześniej. No okej, okay, jest co nieco, no bez szału, ale wiecie, nie mogę narzekać. Mamy 13 punktów nauki, dlatego możemy od razu skoczyć sobie do właśnie obozu bandytów. Oddamy też zadanko, nauczymy się złodziejskich umiejętności. No i spróbujemy jakoś dostać się do piratów, chociaż łatwe to nie będzie, ale spoko na chillku, wejdziemy tam jakoś. Mam przygotowany hajs, mamy w sumie wejście zapewnione prawie, że dzięki temu, a jak będzie trzeba jakiegoś questa zrobić, to oczywiście zrobimy. Powiem wam, że ostatnio jak nagrywałem Złote Wrota, to chyba właśnie mniej więcej w momencie, gdy dostałem się do pirackiego obozu, to właśnie straciłem mojego save'a. Więc mam nadzieję, że tym razem zajdziemy o wiele dalej. No, musimy, nie ma innej opcji. Więc szybko chodźmy na obóz, do obozu właśnie na bagnie. Ogarniemy tam sobie to złodziejstwo, ogarniemy sobie wszystko ładnie, pięknie. No i oczywiście zajmiemy się wtedy już bandytami na 100%. Jak będziemy mieli tutaj wszystko załatwione, to wiadomo, będziemy mogli się skupić konkretnie na jednym ważnym zadaniu, a i tak większość zrobiliśmy. No oczywiście jeszcze potrawka Yala Yala by się przydało ogarnąć, tą potraweczkę, więc spróbujemy ukraść ją Kuchcikowi i zrobić porządek. Dobra, gościu, który uczył, siedzi w obozie, z tego co pamiętam, właśnie tych złodziejskich umiejętności, a dodatkowo jeszcze Gustawa musimy znaleźć. Siema Juan, czekajcie, sprawdzimy. Dzień dobry. Który to był cwaniak? On siedział chyba tam w obozie gdzieś. Jak żeśmy się wczytali, to on stał od razu tutaj gdzieś, więc chyba to będzie ten ziomek. Jakaś pochodnia, dziękuję. Jakaś piła, dziękuję. O kurde, jeszcze free itemki wpadły. Kirgo, to chyba nie byłeś ty. On jakoś. Gustaw, to byłeś ty? A, dostarczyłem drewno. No właśnie. Nauczysz mnie już piłowania? Poczekaj, nie tak szybko. O, jeszcze nie. Okazało się, że jeszcze strażnik Skinner czeka na 10 desek. Skinner, 10 desek. Dobra, spoko. 10 desek dla Skinnera. O cholera, bo to nieźle. A, tam to był ten ziomek. Siema. Albercik, no tak, Albercik. Naucz mnie kradzieży kieszonkowej. Naucz mnie kradzieży kieszonkowej. Jeśli chcesz kogoś okraść, odwróć jego uwagę. Pomów z nim, zagadaj to jakoś. Przy zagadywaniu zbliż się do niego niepostrzeżenie. Zwracaj uwagę na wypchane kieszenie albo na biżuterię. Uważaj także na wszystkich innych dookoła. Spoko. A robić pijanego rzemieślnika to zupełnie co innego niż uważnego handlarza. To chyba jasne. Kiedy cię nakryją, próbuj się wymigać. Ale zawsze bądź spokojny. Dobrze, świetnie, więc jak widzicie, mamy tą umiejętność, kosztowała mnie ona co prawda cały poziom, po prostu wszystkie 10 punktów nauki, niestety sporo, ale z drugiej strony na pewno szybko odrobimy te straty tutaj i raz, dwa będziemy i bogatsi, i szczęśliwsi, i w ogóle jakieś nowe itemki nam wpadną. A jeszcze przy okazji chciałbym jedną rzecz sprawdzić. Bo jeden z cwaniaczków tutaj próbował wpaść na pomysł, jakby ogarnąć te pancerze, które niestety sprzedają się, trzy sprzedają się w cenie jednego i to mnie bardzo nie podoba. Te pancerze są tutaj, one są właśnie zestakowane. I jakbyśmy spróbowali je pojedynczo wyciągnąć, dokładnie tak, jeśli spróbujemy wyciągnąć je pojedynczo z kuferka, powinny się odstakować. Także też o tym pomyślałem, ale jak widzicie, dzięki temu każdy pancerz jest osobno z cienią stwora i będziemy mogli sprzedać wszystkie cztery pancerze za gruby hajs i też to nam na pewno pomoże dostać się do obozu piratów, no wiadomo. A do jakiego innego obozu miałbym się teraz chcieć dostać, jak nie do pirackiego? No także nauczyliśmy się, możemy jeszcze do Skinnera skoczyć, zanieść mu dechy i będziemy mieli też questa tutaj zrobionego, więc zarąbiście ogólnie rzecz biorąc. No fajnie, fajnie, dobrze nam idzie nawet. Nie, no i głośno bym powiedział. O, siema, co tam, Brago? Jakiś czas temu jedna z naszych kobiet, Sara, wybrała się w stronę obozu magów wody. Sara, kojarzę tą kobietę. Do tej pory nie wróciła. Gdyby się mógł się za nią rozejrzeć. No, spróbujemy. Okej, oczywiście dzięki temu, że przeszliśmy na drugi rozdział, są również NPC, którzy mają dla nas nowe zadania, więc zawsze fajnie będzie zrobić te zadanka. Czekajcie, bo Skinner, o, Ramirez i Skinner znowu się chyba zamienili miejscami, coś mi się wydaje. Skinner znowu, cholera, poszedł spać pewnie, będą się znowu budzić dziada. No, także kościki, czy on teraz, nie, Skinner? Skinner? Siema, Skinner, to dla ciebie mam te drewienko, siema. Podobno rozmawiałeś dechy. Tak, czemu tak długo musiałem na nie czekać?
Nie wiem, jestem tylko posłańcem. Dobra, syć mi z oczu. Okej, spoko Skinner, no problemo, mamma mia. No, także spoko Skinner tutaj ogarnięty. Ale właśnie będę musiał sprawdzić, jakie nowe zadania nam doszły z rozdziału numer 2. Od razu sobie będziemy mogli je wszystkie zebrać i na chillku robić w międzyczasie. No ale spoko, jesteśmy na dobrej drodze. Siema, Alto. Alto, pale alto. Czekaj. Ja mogę tutaj od ciebie zgarnąć już przecież pierwsze hajsiwo, ziomeczku. Spróbujemy dość prostą kradzież wykonać. Niestety, jak widzicie, mały nędzny złodziej z naszego byziego. Przy aktualnej, niestety, przy aktualnym poziomie zręczności, czyli 35. Oczywiście nie będę dawał zręczność i będziemy bazować tylko na tym, co mamy. Więc spróbujemy tutaj sobie łyknąć te 3 potiony zręczności. A nawet 4 potiony zręczności? O, ciekawe, wydawało mi się, że mam tylko 3, a miałem 4, więc mamy 47 zręczności teraz, ola boga, no teraz to ja wszystkich chyba okradnę. Zobaczymy, czy prosta kradzież będzie prosta rzeczywiście. No i pyk, moi drodzy, pierwsze kradziejstwo uszło nam na sucho. Spróbujemy oczywiście jeszcze, o, dość ryzykowna kradzież, no tego to się na pewno nie uda zrobić tak łatwo, jakbym chciał. Więc możemy spróbować oczywiście, ale wątpię. Dokładnie tak, mały nędzny złodziej. O nie, moje lepkie rączki, wszystko wyszło na je. Czyli ryzykowna kradzież jest poza naszym zasięgiem. Spróbujemy oczywiście, czy zwyczajny bandyta jesteśmy? Nie, raczej nie, okej, Karas, siema. A Karasowi byśmy mogli sprzedać pancerze, to dla mnie, które ukradliśmy. To dla mnie zaszczyt, oczywiście, jasne. Więc 315 za jeden pancerz, super, naprawdę super. I teraz, no i zobaczcie, i teraz to można sprzedawać te pancerze, świetnie. Możemy sobie zostawić póki co jeden, bo i tak mamy sporo pieniędzy. Nawet jeśli będziemy musieli zapłacić 5000, to jeszcze 3 mi zostanie, więc naprawdę to i tak jest dużo. A mamy jeszcze, wiadomo, inne tutaj jakieś towary, którymi możemy handlować, ale okej, więc sprzedałem w końcu te pancerze i zarobiliśmy za nie porządną sumkę. To mi się podoba, prawie tysiak nam wpadł. Dobra, zanim jeszcze pójdziemy dalej, chciałbym się przespać. Po pierwsze mana, po drugie życie, bo i tak będę się teleportował za pomocą tamburyna do rana oczywiście. Możemy jeszcze spróbować kogoś okraść, jak najbardziej, a powiedzieć, że zadanko wykonałem, bo w sumie czekajcie, brago. Kto mi ten? Gustaw, ty mi zlecałeś to z deskami, Skinner, no właśnie. Otrzymał swoje deski. Skinner dostał dechy. Teraz zaniesiesz trochę drewna do obozu paladynów. Matko Bosko, jeszcze więcej? Wybacz, ale skoro już trafiłem na kogoś takiego jak ty, muszę to wykorzystać. Świetnie, gościu. Dobra, ale to ostatni kurs. Paladyn Andrea czeka na 5 skrzynek drewna opałowego. Świetnie, do Andrea jeszcze będę musiał się bujać. No, raczej nie teraz, ale spróbujemy jakoś tam trafić. Siema, Malek. Siema, Malek. Dość prosta kradzież, więc oczywiście cykniemy sobie ją, bo łatwo. Pancerz sekty można by było kupić, ale to już chyba okradłem, więc spoko. Więc tak z grubsza to okradłem wszystkich, kogo mogłem. Oczywiście naszego nauczyciela nie będziemy w stanie okraść. Luzik! Jeszcze zdążymy wszystkich okraść. Lecimy do obozu orków oczywiście. Będzie o wiele szybciej, jeśli zrobimy to w ten sposób. A pójdziemy od razu okraść kuchcika z przepisu Jala Jala i spróbujemy ten przepis jakoś tutaj odbębnić. W zanadrzu kradzież mieszka będzie dzieci niełatwo, więc oczywiście to zrobimy. Dzięki, ziomek, za hajs. Przepis kucharski widzimy. Ukradnij przepis na potrawkę z Jala Jala. Przepis ukradziony. Zrobimy jeszcze od razu save'ora, a może nie tutaj, bo tutaj zacząłem akurat sobie odcinek nagrywać. Hej! Tutaj. Ty kuchcik wredny gnoju. To ty ukradłeś przepis. Ty ukradłeś przepis. Jak śmiesz! Głos! Przejrzyj swoje kieszenie. Na swoje nieszczęście trafiłeś na kogoś lepszego. Ty cudowne. Lepiej tego nie kończ. Zejdź mi z oczu. He, kuchcik, cweluch. A siema, kucharz, czy ja mogę ci oddać przepis? Możemy oddać mu przepis, ale możemy również ten przepis sprzedać za grubie pieniądze, co mi bardzo odpowiada. I pójdziemy chyba pójdziemy to zrobić za hajs. Co tak, co ja będę miał z tego, że oddam kucharzowi? No proszę was, skoro tutaj nasz przyjaciel ork mi proponował bajońskie sumy za kawałek świstku z przepisem, a ja mogę ten przepis sobie przeczytać i na przykład się nauczyć tworzyć te Jala Jala. Przygotowane pyszne i potrafne z mięsem Jala Jala. Czekajcie, zrobię save'a, bo za otwarty pewnie, nie wiem czy za otwarty dostanę mniej expa czy więcej. Potrawka mięsna Jala. Mięsa potrawka z mięcia ciało i ducha. 3 sztuki surowego mięsa z Jala, 3 niebieskie bzy oraz czerwony pieprz. Torbę mięso natrzeć czerwonym pieprzem i obracać analogiem. Dopuszczą pierwsze soki, mięso należy wymieszać z rozdrobionym niebieskim bzem. Gotowe do uzyskania miękkości, lalala kotki 2. Świetnie, nic mi to nie da, ale spoko. No to mam przepis. Mam przepis. Bardzo dobrze, że przyjąłeś z tym do mnie. 300 expa. 1000 sztuk złota na boj, 1000! Tak, o kurde. Zwłaszcza w naszym kraju. A
także ze względu na niezwykłe właściwości potrawki z jaja. Chociaż wątpię, by tobie zasmakowało. Spoko, nie ma problemu. Reputacja plus 3. Czy doszedł ci jakiś nowy, fajny kozik? A niespecjalnie. Musimy w końcu dać trochę w siłę, żeby zacząć nosić coś nowego, fajnego. Ale oczywiście przepis sprzedany za solidne pieniążki. A, i podobno w nowym tym, w nowym rozdziale się respią u kucharza te potrawki, więc można by było złapać teraz kolejne. I dzięki temu będziemy mogli sobie później jeszcze bardziej się dopakować za ich pomocą. Chociaż boję się, żeby się na przykład, że mogą się nie stakować, albo coś takiego. Od razu będziemy mogli przetestować to, czy Mura, to działa. Nie miałeś przynieść ten przepis. Uważałem cię za uczciwego człowieka. Skąd kucharz już o tym wie? Okej, kucharzu, weź się nie ten. Na szczęście kucharz ma wywalone. Czekajcie, bo mi się telefon jakoś dziwnie podświetlił, nie wiem czemu. Co tu się dzieje? Halo, telefonie, matko bosko. W ogóle mój telefon jest przekochany po prostu. Co się dzieje? Ej, Google Asystent się obudził. Ej, halo, czy ja powiedziałem Google? Nie wiem, okej, okay. Nieważne jakim cudem ten. Alcatraz możemy kupić za tysiaka. Dobra, to od razu sprawdzimy sobie, czy to zadziała. Czy ja mam takie dwie same zupy na przykład? Alicartes. Okej, okay, to sprawdzimy od razu. Dodało plus 3 do siły, plus 1 do zręczności. I tak, dodaję. Okej, okay, czyli spoko. Czyli na pewno nie wypiję tego teraz. Oczywiście, no to by było bez sensu. W ogóle Google Asystent się obudził. Dziwny. Czasami śmiesznie, jak oglądam na przykład jakiś filmik na YouTubie, właśnie jakieś tam, wiecie, shoty ze streamów i tak dalej, właśnie jak ludzie śmieszkują z tego i na przykład właśnie mówią OK Google i na przykład się budzi, no właśnie, tak jak teraz się obudził, bo powiedziałem, i właśnie się, i mój telefon też na przykład się, o, halo, Robinie, co to chcesz, no nie? Tak, ja, Google, przestań podsłuchiwać, to był filmik tylko na YouTubie, a nie chciałam nic zrobić Ciebie. Także no, tysiak wydany właśnie na Alicartes, czyli ten tysiak, który zdobyliśmy za przepis, wydaliśmy właśnie na zupę, która da nam trochę siły i zręczności, więc zawsze fajnie, ale to jeszcze nie jest moment, w którym będziemy się dopakowywać za pomocą właśnie mikstur i zup. Oczywiście na to jeszcze przyjdzie pora. Jestem ciekaw, jakie nam fajne zadania doszły w tym drugim rozdziale. Już nie mogę się doczekać, żeby odkryć, co nas czeka. A tymczasem, moi drodzy, no dzisiejszym celem na pewno będzie dostać się do obozu piratów. Liczę na to, że nam się to dzisiaj uda i że będzie zacny, miodny kolejny hyc odcineczek. A, pochycamy sobie hyc do przodu. Za chwilę będziemy musieli się przebrać w ciążki łobuzów, piratów. Więc zróbmy to może w sumie teraz, bo później zapomnę i się zrobi lipa. Pirackie ubranie, wo. No i pięknie wyglądamy teraz, więc do przodu chycamy, pięknie wyglądamy i za chwilę do pirackiego obozu wbijamy. No jestem ciekaw, co nas czeka. Wiem, że na pewno mam jeden kufer tam do okradnięcia, skipa chyba kufer, bo tam podobno jest coś mega ważnego, fajnego, co będzie nam przydatne. Bąsik, szoko, bąsik, siema. A, ty mi jeszcze questa nie dasz. Chyba dopiero jak gdy wejdziemy do obozu, to u nich się odblokują jakieś questy. No mam jego amulet w sumie, więc chyba chciał go odzyskać kiedyś, prędzej czy później. Mam nadzieję, że nie będzie dzisiaj rakietowych piratów, jak odcinek czy dwa odcinki temu. Ja nie wiem, ci piraci to są naprawdę szaleni, to są dziwni ludzie. No dobra, teraz już jestem koksem, więc wpuśćcie mnie do środka. Yeah, pięknie, siema Borys. Jajca psiego, yeah. Chcę się do was przyłączyć, chcę zobaczyć z waszym dowódcą. Chcę się do was przyłączyć. To wspaniale! No raczej. Potrzeba nam nowych kotów. Będzie kogo wysłać na liczenie morskiego piasku, albo malowanie statku z dźbłem trawy. Trafiłeś w dobrym momencie. Okej. Okay. Mówię poważnie, nie jestem pierwszym lepszym frajerem, wiele osiągnąłem. Przestań pieprzyć, tylko wpuść mnie do obozu. Nie powinieneś tu przychodzić. A, to świetnie. Teraz cię wypadł. Zobaczymy, na ile cię skarży. Ale mielone zrobili. Oh my god. Dobra, taka mielonka, z Beziego najlepsze mielony zawsze. Szkoda, że się nie zapisałem przed dialogiem, nie pomyślałem, że mogę zginąć tak szybko. Oczywiście myślałem, że jak będę zgrywał twardziela, to stwierdzi, ha, taki jesteś twardy? No dobrze, to pokaż co potrafisz, ale wewnątrz obozu, no i wiecie, to jest prawda. Dobrze, czyli zgrywanie twardziela jednak na nic się zdało. A oczywiście nie ten pancerz Bezi nosisz, co się dzieje, halo, kolego. Kota, dawaj, zakładaj pancerz kota, pirata, łobuza. No tak, czyli zgrywanie twardziela to jednak nie jest dobry pomysł. No cóż, zdarza się każdemu. Najwyraźniej będziemy musieli troszeczkę tam pokombinować z tym dialogiem. Ale w ogóle ci piraci teleportujący się zza pleców to też jest piękna sprawa, naprawdę, szanuję. W ogóle fajnie, że w trakcie dialogu mnie zabili. Rzadko się to zdarza, ale zdarza się jak widać. Dobra, czyli przed zagadaniem do Borysa. Tam Borys siedzi przed tym
Chyba Borys. No to przed zagadaniem do Borysa trzeba zrobić save'a, bo może być kiepsko. Ale malowanie źdźbłem trawy statku to chyba nie jest dobra opcja, jednak wolałbym robić jakieś ciekawsze zajęcia w tym obozie, więc spróbujmy. Jajca psiego, chcę się do was przyłączyć oczywiście. Mówię poważnie, gościu. A ja to nie? Za kogo ty się w ogóle uważasz? Zacznij mówić sensownie, albo zaraz cię nauczę, Moresu. Moresu? Nie jestem pierwszym lepszym frajerem, wiele osiągnąłem. Okej, okay, jesteś się. Pierwszym lepszym frajerem, wiele już osiągnąłem. Ojej, a niby co takiego zrobiłeś? Zniszczyłem barierę w Górczej Dolinie, zabiłem 5 smoków Gorinis. Dalej mam wymieniać? Ty to zrobiłeś? Wiele o tobie słyszałem. No, ktoś taki bardzo by się nam przydał. Ale i tak musisz uzbierać ładną sumkę złota, abym cię wpuścił. Okej. Do obozu kosztuje. Ile? 5000 sztuk złota. Aż tyle? Chyba oszalałeś. Uważaj na słowa, bo cię zaraz wypatroszę i rzucę w morze. Szef tak każe i tyle. Wchodzisz do obozu, to płacisz. A jak się nie podoba, to zjeżdżaj stąd. Także jak widzicie, a co się stało z Henrym? Co się stało z Henrym? Zawsze to on stał przy wejściu do obozu. Znasz Henrygo? Radzę ci dobrze. Lepiej nie wspominaj o nim przy Hannibalu. Najlepiej w ogóle o nim nic nie mów. Dlaczego? Coś mówiłeś? Ja nic nie słyszałem. Masz już złoto? Dobra. No, mamy hajs. 5000 sztuk złota. Grzeczny chłopiec. Ilu ludzi zabiłeś, żeby zebrać taką sumę? No, ktoś się tam nawinął. Dobra, nieważne. Dawaj złoto i właź do obozu. Reputacja piratów plus 10 i 5000 chudsi jesteśmy. No, trochę to kosztowało niestety, ale w sumie jeszcze chciałbym zobaczyć, bo nie wszystkie opcje dialogowe tutaj mi się udało przeklikać jakby. A chciałbym spróbować... Czekajcie, gdzie my się zapisaliśmy ostatnio? Tutaj. Bo chciałem zobaczyć jeszcze tam, bo ja zagadałem o Henrym, ale była jeszcze jakaś druga opcja. Tylko nie wiem do końca, co to była za opcja nawet. Czekajcie, szybko przeklikam się przez ten dialog. Jajca psiego, chcę się do was przyłączyć. Nie jestem pierwszym lepszym frajerem. Okej, może się jakoś dogadamy? Zobaczmy. Dogadamy się? Jasne, czemu nie? Zawsze możemy się dogadać. O, widzicie? To co ciebie zrobić, o tą kwestię mi chodziło. Za darmo. Za darmo? Za darmo nie da rady. Chyba jesteś śmieszny. A kto później zapłaci za twoje wejście Hannibalowi? A jeśli mi pomożesz, trochę opuszczę cenę, ale nic ponad to? No właśnie, o to mi chodziło. Co mam zrobić? Chcę, byś trochę podrażnił tych psich synów. Jakich psich synów? No orków. Bo jak inaczej ich nazwać? Orków, załatw okay. mi trochę żelastwa od tych nędznych kupien gówna. Żelastwa? Boże, jakie milutki. Jakąś ich broń. Trzeba ich trochę od niej odciążyć. Przebierz się za wieśniaka, udawaj miłego i zwełdź 5 toporów. To pięć tylko toporów. Taka przygrywka, dobra. Bo pewnego dnia wszystkie te gady wybijemy co do jednego. Dobrze, okej. O ile mniej będę mógł zapłacić? O ile mniej będę mógł zapłacić? Wysoko cenię sobie przyjemność uprzykrzenia życia tym maszkarom. Będziesz mógł zapłacić 1000 sztuk złota mniej. No i jak widzicie, to dobra oferta. Co do tego żelastwa. 400 doświadczenia plus właśnie orkowe topory oddano. Więcej niż trzeba było. Te nędzne kreatury będą się teraz wściekać. Twoją może? Nagrodą jest cena za wejście do obozu wynosząca 4000 sztuk złota oraz moja satysfakcja. A to bezcenna nagroda. Widzicie? Borys już tutaj się zaczął szanować. Zasłaniasz krajobraz. Okej, świetnie. Więc reputacja plus 3 jeszcze dodatkowa. No i hajsik oczywiście mamy. Więc 2000 doświadczenia, 4000 oddamy. I oczywiście tutaj ta sama i plus 13 od razu reputacji. Więc naprawdę mega fajnie. O, i nauczyciel siły. A, wolałbym za darmo, bo akurat mam. Przynieś mi 20 sztuk. 20 sztuk, Borys. Chyba cię coś kopnęło w głowę i ci się poprzestawiały klepki i nie chcą wrócić na swoje miejsce. Ale nieważne to, bo jesteśmy w obozie piratów. Nareszcie oczywiście udało się. Jak widzicie, to miejsce dosyć mocno zmieniło się od czasów, gdy byliśmy tu ostatnio i zmieniło się niestety na o wiele, wiele gorsze miejsce. Ucho. Ale głośna muzyka, matko. Kto cię tutaj wpuścił? Aż uszki bolą.
Co cię to obchodzi? Zapłaciłem Borysowi i mnie wpuścił. Ale mi nie zapłaciłeś. Tobie nie zapłacę ani grosza. Jak to za co? Za wejście tych nido. Nie mam zamiaru. Daj, będę wszystkim płacił teraz. Nie masz zamiaru. To dobre. Zaraz sam zobaczę, czy w ogóle masz z czego zapłacić. Okej, więc pierwsze klepanko nas czeka. Świetnie, na to czekałem. Yeah! No to ucho, mój drogi przyjacielu. Wchodź ci w gips, więc szybko zafunduję ci tutaj gipsowanie na ekranie. Gościu, jestem mistrzem areny worków. Co ty byś chciał w ogóle tutaj? Bez straty HP cię porobię, zobaczysz typie. Ale pięknie, yeah! Możesz cmoknąć mnie w pompkę. I jeszcze tutaj. I pyk! Topór pokładowy, dawaj to gnoju. Szybki śledzik i pieniążki. Cudownie, jak widzicie, mamy tutaj trochę szkieletów pod tym drzewem. Drzewo wisielców. Niestety, jak widzicie, są tu również dwie szubienice. Chociaż na jednej nie wisi nikt już, ale na drugiej kogoś powiesili za stopę w ogóle. Całkiem ciekawe, no ale niestety słaba opcja. No dobra, ucho, jak tam ci się podobało gryzienie gleby? O rany! Moja głowa! O rany, jestem niepokonany. Dobrze, ciebie, już, dobrze. Dobrze, dobrze. I co teraz powiesz? I co teraz powiesz, wymoczku? To jeszcze o niczym nie świadczy. Nie, wcale. Tym razem obedrę cię ze skóry i wypatroszę. A z twoich zębów zrobię sobie bransoletkę. No, taki twardy jesteś, gościu. Co, będziesz mnie bił? A, no spoko. No, dałem, niech tak wiecie. Niech takiego żółwika przyjacielskiego ze mną zbije. To mu wystarczyć powinno. U, taka wielka czaszka w ogóle. Matko Bosko, kto tu zginął? Dlaczego to wszystko jest takie wielkie? Wielkie czaszki i wielcy ci. Trująca roślina, spoko, wezmę. Może się przydać do jakiegoś zadanka. Wielkie czaszki i wielcy strażnicy normalnie. Kamieni. O rany! O rany! Moja głowa! Czy już masz dobrze dość? Już. Dobra. Masz jeszcze ochotę na tę bransoletkę? Masz jeszcze ochotę na bransoletkę z moich zębów? Ty parszywy gnoju! Zjeżdżaj stąd, bo naprawdę się wkurzę. Nie umiesz przegrywać, nie? Odgryzłem ucho i wydłubałem oczy, więc zabieraj stąd swoje narządy, póki są jeszcze twoje. Chwila. Okej. Widzę, że wezmę sobie jeszcze tutaj okradnę gościa, bo oczywiście takiego frajera to aż miło. Masz jeszcze coś do powiedzenia? Zjeżdżaj. Okej. No, ucho dostał wpierdy i nie potrafi się z tym pogodzić. No trudno, ziomek, nie moja wina. Ale jesteśmy w obozie piratów, więc jest super oczywiście. Są piraci i jest Smash, który chce ze mną gadać. Kto cię to wpuścił? No kurde, a kogo macie na straży? Odpowiadaj, bo inaczej pogadamy. Okej, okay. Przyfrunąłem tu. Przyfrunąłem tu. Więc równie szybko stąd odfruniesz. Co, kolejny frajder do wyklepania? Spoko, nie ma problemu. O Boże, dlaczego muszę wszystkich bić? Dobrze, nie ma problemu, ja chętnie sobie poklepę. Chociaż skubaniec jest dosyć twardy, nie ma co. O, stal nie jest tak twardy jak my na pewno. Dawaj, gościu, dawaj. Och, to musiało boleć. No, jak kryt wszedł, to musiało. Gościu, pchają się w gips ci piraci, naprawdę. No i chciałbym odejść, żebym przypadkiem któregoś nie trafił. Poza tym, z którym się bije. Daj z siebie wszystko, no smash. Weź się do roboty, chłopie, bo na razie jesteś ostry w ciry. O, no nareszcie mnie musnąłeś, naprawdę. Szanuję. Ale niewiele ci się, na niewiele ci się to zda, bo niestety z mistrzem areny walczysz, więc gościu, 500 expa, 5k expa, chciałbym za takiego frajera 5k expa, ale niestety nic więcej, no i dobrze. Mamy oczywiście tutaj mały magazyn, który mogę sobie spokojnie obrabować, chłopaki nie mają nic za złe tego na pewno. Zresztą tutaj to jest magazyn Garetta, więc wiecie, mojego przyjaciela, pozwolonko, mam tutaj papierek, proszę bardzo, na kradzieństwo papier zawsze. Znajdzie. O, siemano, ten jaki parkour sobie strzelił. Siema, gościu, bo zginiesz za chwilę z tego dachu spadając. Sejwa zrobię, jakbyś miał taki zamiar. Samobuje strzelać. Masz całkiem niezłe uderzenie. No kurde, raczej. Teraz wierzysz, że tu przytrwonąłem? Teraz wierzysz, że tu przytrwonąłem. No i 1000 ekspa wpadło za takie frajerki. Że nie jesteś pierwszym lepszym frajerem. No, to się trzeba czasami komuś sprać mordkę. No i widzicie? I tutaj ten gościu, no sprałeś mnie spoko. I wiecie, piątka zbita i siemanko, a nie jak tamten, no pobiłeś mnie, jesteś frajerem i w ogóle, nie? Pytasz, kto rządzi w naszym obozie? Raczej spytaj, kto rządzi w całej tej okolicy. Oczywiście, hańba.
nasz dowódca. Oczywiście. Super. Hannibal jest dowódcą, za chwilę się... Nie wiem, czy warto pytać o takie pierduki. Siema, Skipie! Dawno cię nie widziałem. Hej, znowu się widzimy, co? No siema. Ale teraz okoliczności są już mniej przyjemne. Znając ciebie, na pewno znowu coś kombinujesz. Ale radzę ci uważać. Teraz nie ma żartów. Hannibal i Ancilla to ludzie, którzy nie dadzą łatwo zrobić się w konia. Nie to, co grę. Dobrze cię znów widzieć, Skip. Rzeczywiście sporo się pozmieniało. Nie sądziłem, że gdy tu przybędę, zobaczę Grega Wiszącego. Grega Wiszącego na gołęzi. Tak, dokładnie. Frajerzy muszą zginąć. Greg był zbyt miękki. Dopiero Hannibal pokazał, co to znaczy być piratem. No szczerze powiedziawszy, tutaj dość prosta kradzież, możemy spróbować. Szczerze powiedziawszy, po pograniu w Gothica 2 Skruka nie stwierdziłbym, że Greg był frajerem. No ale widać, twórcy Złotych Wrót co innego sądzą, tutaj zdecydowanie. Hajsiwo nam się przyda, dzięki Skip za to. Czy zajmujesz się dalej handlem? Zajmujesz się może handlem? Tak. Kurde, strasznie cicho mówicie coś ostatnio. Opuścił nasz obóz, przejąłem po nim to zajęcie. Biedny Garrett, ale chociaż żyje, Samuelu, więc spoko. Więc gdyby coś, to wiesz, gdzie możesz je znaleźć. No spoko. Co dokładnie się stało? Ciekawi cię to, co? W sumie mogę ci powiedzieć. W końcu trochę się znamy. Pewnego dnia wrócił okręt pod wodzą Hannibala. Powiedział, że ma jeszcze jeden okręt, na który potrzebuje ludzi. Obiecywał wielkie wyprawy, na których każdy obłowi się do woli. W większości pomysł bardzo się spodobał, ale Greg nie chciał się na to zgodzić. Twierdził, że wkrótce zdobędziemy jakiś statek, którym znów wypłyniemy w rejs. Wszyscy go posłuchali, jednak przy okazji popełnił błąd. Jaki? Zgodził się, żeby Hannibal i jego ludzie jakiś czas nie pozostali. Zresztą chyba nie miał wyboru. Zgodził się i... I życie Grega wisiało już na włosku. Pozwólcie, że przeczytam troszeczkę, bo strasznie głośno ta muzyka się zrobiła. Gdzie jest drugi statek i gdzie znajduje się baza wypadowa. Greg znowu się nie zgodził. Wtedy Hannibal kazał go powiedzieć. Sprzeciwił się temu tylko Henry. Co się stało? Nieźle. Greg to był mięczar. Prędzej czy później musiało do tego dojść. A co z Henrym? Cóż, zdech jak pies. Ancilla kazał go zakopać żywcem. Świetnie. Był zbyt uczciwy. No właśnie, pokaż co mi masz, to za chwilę mi pokażesz, bo naprawdę ta muzyka mnie doprowadzi tutaj do szaleństwa, jak będzie tak głośno, bo nie słyszę nawet dialogów, pokaż, do cholery jasnej. Masz. No, od razu lepiej to brzmi. Ciężki miecz dwuręczny i orkowa zguba, świetnie, świetnie, wielka maczeta, oczywiście jakieś tutaj pierdółki są, maczeta, wielka maczeta. No, co nieco ma, ma wytrychy, których chyba by mi się trochę przydało, jak tam stoimy. A nie, mam 18 wytrychów, okej, to nie potrzebuję. Bloki dwuręczne, o, to już mnie bardziej imponuje. Ale z drugiej strony na razie chyba nie mam nic tutaj do przehandlowania. Skip, ty masz kufer tutaj w chacie swojej, tak? I chyba nie będziesz miał mi za złe, jeśli będę próbował go okraść, tak? Na szczęście nie. Lewo, prawo, prawo, lewo, świetnie. I jak widzicie, pierścień szybkości i 10 wytrychów, bardzo dużo. A na pierścień prędkości właśnie to jest ten pierścień, którego potrzebowałem. Możemy poświęcić pierścień, tutaj ten bariery, właśnie na pierścień szybkości, dzięki czemu mamy nieskończony sprint. To na pewno bardzo nam się przyda w naszych podróżach i przyspieszy też nasz proces tutaj grania. Ale moi drodzy, udało nam się dostać do obozu piratów. Jak widzicie, wygląda on dosyć creepy, nawet muzyka jest zmieniona i nie jest już taki fajny jak kiedyś. No ale spróbujemy rozwiązać tutaj parę zadań i zobaczymy, co nas czeka. A tymczasem dzięki wam za obejrzenie tego odcinka. Mówi Rubin Skateboard, mam nadzieję, że wam się spodobał ten odcinek. A jeśli wam się spodobał, to łapa w górę i komentarz, myślę, że będą tutaj bardzo fajne. Napiszcie co u was, napiszcie jak wam się podoba teraz obóz piratów lub się nie podoba i co o nim sądzicie. Zawsze będzie mi miło usłyszeć też wasze zdanie, a nie tylko opowiadać o moim zdaniu. A jeśli chcecie zostać na dłużej i sprawdzać kolejne serie, kolejne odcinki, to dzwonek z subem możecie zostawić i zachęcam. A tymczasem trzymajcie się, na razie, cześć, pa pa!